Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Podstawy turystyki. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Rynek turystyczny w tradycyjnym ekonomicznym znaczeniu może być rozumiany jako spotkanie podaży, czyli sprzedawców oferujących produkty turystyczne po określonej cenie, z popytem, czyli nabywcami, którzy chcą te produkty kupić po ustalonej cenie. W przytoczonych definicjach możemy wyróżnić trzy elementy rynku turystycznego. Zostaną one szczegółowo omówione na kolejnych ekranach. Elementami rynku turystycznego są podaż turystyczna, popyt turystyczny, cena. Podaż turystyczna to ogół produktów turystycznych, dóbr i usług oferowanych na rynku turystycznym przy danym poziomie cen. Podaż na rynku generowana jest przez przedsiębiorstwa. Specyficzną grupę przedsiębiorców na rynku turystycznym są biura podróży, które dzielimy na trzy grupy. Tour operatorzy, organizatorzy turystyki, pełnią na rynku rolę hurtowników, którzy kupują od producentów cząstkowe usługi, np. noclegowe czy gastronomiczne, i tworzą z nich złożony produkt turystyczny, imprezę turystyczną, za której wykonanie całkowicie odpowiadają. Pośrednicy turystyczni przygotowują imprezę turystyczną na życzenie klienta, odpowiadają również za całość wykonanych usług. Agenci turystyczni pełnią rolę detalisty, sprzedają gotową ofertę tur operatora. Wskaźnikami opisującymi podaż są np. liczba miejsc noclegowych, liczba udzielonych noclegów, wielkość wpływów z jednego pokoju, liczba punktów sprzedaży, oferty organizatora turystyki liczba sprzedanych imprez. Czynnikami kształtującymi popyt turystyczny są z jednej strony ludzkie potrzeby, z drugiej zaś możliwości ich zaspokojenia wyrażane zarówno przez siłę nabywczą konsumentów, jak i rozwój podaży. Popyt turystyczny to suma dóbr turystycznych, usług i towarów, które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen i w danym okresie. Miernikiem popytu turystycznego są wydatki turystyczne oraz wielkość ruchu turystycznego. Wydatki turystyczne obejmują wszystkie wydatki konsumpcyjne poniesione przez odwiedzającego w związku z podróżą i pobytem w miejscu docelowym, np. zakup paliwa, koszty transportu, usług noclegowych, zakupu artykułów spożywczych, pamiątek, prezentów itp. Cena to kwota, jaką nabywca jest skłonny zapłacić za oferowane dobro lub usługę. W warunkach rynków konkurencyjnych następuje dostosowanie wielkości popytu i podaży poprzez zmiany cen prowadzące do równowagi. Zgodnie z prawem popytu, wzrost cen produktów turystycznych prowadzi do spadku popytu turystycznego. Spadek cen powoduje wzrost popytu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.